Dziś zabiorę Was do czasów, gdy MS-DOS rządził królestwem gier komputerowych. Jakie gry mnie najbardziej zafascynowały? Tego dowiecie się w dzisiejszym odcinku. System MS-DOS od Microsoftu stopniowo zyskiwał uznanie graczy, otwierając nowe perspektywy i kształtując przyszłość PC gamingu. Rozwój procesorów Intel 386 i 486, standaryzacja grafiki VGA i coraz powszechniejsze dyski twarde były kamieniami milowymi wprowadzającymi komputery na coraz to wyższe poziomy. A przyjazne środowisko systemu MS-DOS sprawiło, że komputery stały się bardziej dostępne dla przeciętnego użytkownika. To wówczas zaczęła się era, która na zawsze zmieniła oblicze rozrywki komputerowej. Na początku lat 90. nadal korzystałem z komputera Amstrad CPC, podczas gdy mój kolega Mariusz posiadał Commodore 64 wraz ze stacją dyskietek. W przeciwieństwie do panującego wówczas mitu o grach na kasetach, tu nie trzeba było najpierw uspokajać sąsiadów i wychodzić z pokoju, żeby gra się wczytała. Gdy nasz kolega Wojtek dostał nowy komputer z systemem MS-DOS, otworzyły się przed nami nowe możliwości rozrywki. W gronie gier, które zafascynowały mnie u Wojtka, szczególne miejsce zajmuje Indiana Jones and the Last Crusade – The Graphic Adventure. Wydana w 1989 roku przez Lucasfilm Games, równolegle z filmem o tym samym tytule. Podążając śladami filmu, gra przenosi nas do roku 1938, gdzie jako dzielny archeolog Indiana Jones stawimy czoła nazistowskiemu zagrożeniu, próbując powstrzymać Führera przed zdobyciem Świętego Graala. W trakcie tej niesamowitej przygody odkrywamy zakamarki tajemniczej Wenecji, eksplorujemy mroczne katakumby i stawimy czoła niebezpieczeństwom zamku Brunwald, starając się przy tym odnaleźć zaginionego ojca Indiany. Czeka nas mnóstwo zagadek, dynamicznych sekwencji akcji i unikatowy system punktowy zwany Indie Quotient. Możliwość eksploracji różnych ścieżek fabularnych oraz odkrywania alternatywnych zakończeń dodaje grze niepowtarzalnego charakteru. Pudełkowa edycja gry zawiera kopię dziennika Henry'ego Jonesa, dodającą głębi do doświadczenia płynącego z gry. Zaawansowana grafika, klimatyczny soundtrack i zróżnicowane lokacje zyskały uznanie krytyków i przyciągnęły uwagę graczy, pozostawiając niezapomniane wspomnienia. The Last Crusade nie tylko dostarczyło wyjątkowego doświadczenia, lecz także przetarło szlak dla kolejnego wybitnego tytułu z tej serii. Indiana Jones and the Fate of Atlantis. Kolejnym niezapomnianym tytułem jest Prehistoric. Przenosząc graczy w epokę Kamienia Łupanego, studio Titus Interactive stworzyło klasyczną platformówkę, która ujrzała światło dzienne w 1991 roku. Chociaż to francuskie studio, więc chyba będzie Titus Interactive, czy jakoś tak. Wcielając się w postać odważnego jaskiniowca o imieniu Sam, gracze zostają wrzuceni w wir przygody, gdzie głównym celem jest zbieranie pożywienia oraz pokonywanie różnych przeciwników na rozmaitych poziomach. Grafika VGA w stylu kreskówkowym dodaje grze unikalnego uroku, tworząc piękny i barwny świat. Eksploracja lodowatych obszarów Antarktydy, tajemniczych jaskiń mrocznego kontynentu czy tropikalnych lasów czyni każdy poziom pełnym niespodzianek. Elementy rozgrywki, takie jak bonusowe jaskinie pełne dodatkowego pożywienia czy też nietypowe przedmioty ułatwiające podróżowanie jak trampoliny, balony czy lotnie, nadają grze dodatkowego wymiaru. Walki z bossami, jak choćby z gigantycznym dinozaurem czy też jaskiniowcem olbrzymem, dostarczają niezapomnianych wrażeń, sprawiając, że każde wyzwanie jest pełne śmiechu i ekscytacji. Radosna muzyka towarzysząca przygodzie stanowi idealne dopełnienie barwnego świata prehistorika. To podróż do korzeni gier wideo, która na zawsze pozostanie w sercach graczy. Czy zdołasz pokonać pradawne wyzwania i zapewnić przetrwanie swojemu plemieniu? Odpowiedź drzemie w świecie prehistorika. Przez pewien czas naszym stałym miejscem spotkań był nowo otwarty sklep komputerowy prowadzony przez dwóch entuzjastów. Obok komputerów przeznaczonych na sprzedaż był tam też komputer testowy z zainstalowanymi różnymi grami. Po szkole często gromadziliśmy się tam, aby w nie pograć. Atmosfera w sklepie była niewątpliwie elektryzująca, a miłośnicy gier mogli dzielić się swoimi pasjami i odkrywać nowe tytuły. Stunts, znana w Europie jako 4D Sports Driving, to fascynująca gra wyścigowa stworzona przez zespół Distinctive Software i wydana przez Mindscape w roku 1990. Ta niezwykła produkcja przenosi graczy w świat szalonych wyścigów, gdzie każdy tor zmienia się w arenę pełną ramp, pętli, skoczni i innych karkołomnych atrakcji. Dostępnych jest 9 różnych modeli samochodów. Każdy charakteryzuje się unikalnymi parametrami, takimi jak prędkość maksymalna, przyspieszenie i przyczepność. Wybór odpowiedniego pojazdu ma kluczowe znaczenie, gdyż jeździmy po różnych rodzajach nawierzchni. Od asfaltu po oblodzone drogi. Jednak to nie wszystko, co wyróżnia Stunts. Gra oferuje także przełomowy edytor tras, umożliwiający tworzenie własnych torów z przeróżnymi przeszkodami i trikami. Tunele, pętle i rampy można dowolnie ustawiać na trasie, tworząc unikatowe wyzwania. Możliwość nagrywania i oglądania powtórek z różnych kamer dodaje smaczku tej niekonwencjonalnej grze wyścigowej. Otoczeni mroźnymi szczytami i białą szaleńczą przygodą. Ski or Die to kultowa gra od Electronic Arts, wydana w 1990 roku. Wcielając się w nieustraszonego narciarza, stawiamy czoła 5 mroźnym konkurencjom i szalonym stworom zimowego krajobrazu. Czy jesteś gotowy na 5 stóp snowboardu, 48 cali śniegu i temperaturę 20 stopni poniżej zera? Pankowe pingwiny dodają punkty, ale uważaj na uzbrojone króliki.
Inner Tube Trash to mieszanka adrenaliny, humoru i szaleństwa zanurzona w świecie zimowych rywalizacji. W tym szaleńczym wyścigu musimy nie tylko pokonać naszego przeciwnika pędząc na dętce, ale także zdobyć punkty za przebicie dętki oponenta, atakując ją ostrymi przedmiotami. Jednocześnie musimy zadbać o to, aby z naszej dętki nie zeszło powietrze, zbierając plastry, łatki oraz pompki, aby uzupełnić ewentualne braki powietrza. Aero Arialis przenosi nas na rampę, gdzie prędkość jest kluczem do wysokości i ilości szalonych akrobacji. Zaproś grawitację do tańca i zaimponuj widowni zimowym kaskaderstwem. W locie pokaż, co potrafisz, zdobywając punkty od 5 sędziów. Lądowanie nie zawsze kończy się według planu, ale zawsze jest widowiskowe. W Downhill Blitz nie liczy się tylko czas, ale także precyzja techniki. Osiągnięcie pełnej prędkości nie jest łatwe, ponieważ droga jest wąska i kręta. Z kolei widowiskowe skoki nad przepaścią są wynagradzane dodatkowym bonusem. Przejazd przez muldy pozwala nabrać większej prędkości, co ułatwia wykonywanie trików. Każdy zjazd to nie tylko adrenalina, ale także rywalizacja z zimową przestrzenią. I wreszcie Snowball Blast, gdzie bronimy twierdzy przed głodnymi przeciwnikami, rzucając śnieżkami w Iglo Heads, Punk Penguins i Bodicious Bears, zdobywając punkty i bonusy. Ale oszczędź instruktora narciarstwa, bo trafienie go oznacza utratę śnieżek. To chaotyczna bitwa śnieżna, gdzie każda śnieżka oznacza kulminację zabawy. Całość podkreśla bardzo fajny soundtrack. Ski or Die to powrót do czasów, gdy pikselowa przygoda dostarczała rozrywki, śmiechu i niezapomnianych chwil. Red Baron to arcydzieło Studia Dynamics, wydane przez Sierra Online w 1990 roku. Gra przenosi nas w czasy, gdy niebo było areną dla doświadczonych pilotów, a my jako gracze możemy się wcielić w jednego z nich. Jako młody pilot zasiadamy za sterami myśliwców z tamtej epoki, gotowi zmierzyć się w podniebnych starciach. Każdy samolot został starannie odwzorowany, dodając grze realizmu. Doświadczenie zdobywamy podczas misji taktycznych, w trakcie których musimy nie tylko pokonać naszych przeciwników, ale także radzić sobie z problemami, jakie napotykali piloci I wojny światowej. Takie jak zacięcia karabinów maszynowych, awarie silników, a nawet zranienia. Angażując się w liczne pojedynki, eskorty, niszczenie balonów obserwacyjnych czy ataki na sterowce, rozwijamy się od zwykłego pilota do sławnego asa. Dzięki archiwum lotnictwa poznajemy historię wielkich asów, takich jak Manfred von Richthofen, znany jako Czerwony Baron. Świetnie odwzorowana atmosfera epoki oraz dynamiczna rozgrywka sprawiły, że Red Baron na zawsze pozostanie w pamięci miłośników symulatorów lotu. Któregoś razu w trakcie zaognionej argumentacji o to, kto zagra jako następny, komputer w sklepie został uszkodzony. Codziennie po szkole z niecierpliwością odwiedzaliśmy sklep, aby sprawdzić, czy wreszcie został naprawiony. Po pewnym czasie stał się cud i znów mogliśmy się cieszyć grami. Niestety nie trwało to długo, sytuacja się powtórzyła i komputer znowu był uszkodzony. Dla właścicieli sklepu nasze regularne wizyty musiały być dość zabawne. Niestety już go nie naprawili, a sam sklep został po jakimś czasie zamknięty. Chyba nie wyrządziliśmy aż takich szkód, żeby od razu sklep zamykać. Podróżując wspomnieniami po grach wydanych na MS-DOS, wracam do tamtych lat z uśmiechem na twarzy. Każda z wymienionych gier pozostawiła niezapomniane wspomnienia, kształtując moje zainteresowania i fascynacje. MS-DOS, pomimo swojej prostoty, otworzył przed nami drzwi nieograniczonych możliwości, zapewniając chwilę niezapomnianych rozrywek. Dzisiaj, patrząc wstecz, doceniam te gry za ich unikalny urok, który przetrwał próbę czasu. Podzielcie się w komentarzach waszymi ulubionymi grami z czasów MS-DOS. Do zobaczenia w następnym odcinku.